Cześć, jestem Weronika. Jestem uczennicą klasy 6 i chodzę do szkoły podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Dutowie. Nasza szkoła znajduje się w gminie Litzbark, powiecie działdowskim i województwie warmińsko-mazurskim. Uczy się u nas ponad 220 uczniów. Podczas zajęć korzystamy z technologii informacyjnych, między innymi komputerów i rzutników. Od kilku dni mamy także dostęp do mega szybkiego internetu. Zobaczcie, jak to u nas wygląda. Chciałby podejść i swoją liczbę podać. Próbujemy wyrównywać te zaniedbania edukacyjne, które na wsi były w poprzednich latach, w tym związane z wykorzystywaniem technik informatycznych. Posiadamy pracownię 22-stanowiskową. W każdym pomieszczeniu dydaktycznym jest projektor z podłączeniem właśnie do internetu. Internet mamy od niedawna, a może dwa tygodnie, szybki, tak? Około tam 40 razy jest większa prędkość i nie boimy się, że będzie się zawieszał. Rozwija się lista, z której wybieramy... Na zajęciach, gdzie są komputery, łatwiej jest to zapamiętać, bo pan nam tłumaczy kilka razy i wtedy tak bardziej to można zrozumieć. Uczymy się grać w szachy i poznajemy różne mat, szach, pad i różne pionki w pierwszej klasie poznawaliśmy. Szach jest wtedy... Oprócz OSE przystąpiliśmy również do programu Aktywna Tablica i w ramach tego programu otrzymaliśmy niedawno dwie tablice interaktywne i w najbliższych dniach te tablice będą zamontowane w pomieszczeniach dydaktycznych. To jest tak duża presja dzisiaj na te rzeczy nowe, na te multimedia właśnie, na komputery, tablety, tablice interaktywne, że trudno sobie wyobrazić współczesną szkołę bez tych rzeczy.